Siema czoperki. Prosty temat, wymiana oleju w motocyklu. Kręcę to poniekąd dlatego, że co roku nie pamiętam, jakie są momenty dokręcania śruby spustowej oleju i zawsze muszę tego szukać w serwisówce. No tym razem poratował mnie znajomy, który też miał szadełkę i miał to gdzieś zapisane. Natomiast większy powód to jest taki, że oczywiście kupiłem nowy sprzęt, nowy aparat. Już w sumie prawie rok temu i mimo wszystko nie nauczyłem się obsługi tego sprzętu. Dalej nie tyle co popełniam błędy, co później w momencie, kiedy coś nagrałem, no to wychodzi, że coś nie jest ostre albo generalnie gdzieś machnąłem się z ustawieniami, a już nie pozostaje nic innego jak po prostu więcej kręcić i sprawdzać, tak? Te ustawienia, taki efekt. Dlatego też postanowiłem się trochę pobawić po prostu w garażu, no i tak przyszła, że tak powiem, myśl, że mogę nagrać wymianę oleju w motocyklu typu Chopper Cruiser. Część będzie trywialna, część będzie tam, można powiedzieć, ciekawa, część rzeczy się wyjaśni. Wiadomo, że są typy motocykli, gdzie generalnie robi się to troszeczkę inaczej, ale co do zasady większość czynności pozostaje taka sama. Oczywiście od czego zaczynamy. Najprawdopodobniej to się zbiegnie u większości z Was z wymianą oleju. Tutaj w karcie pojawi się informacja o tym, czy wymieniać olej na zimę, czy przed zimą, czy po zimie. Na zimę, czy po zimie. Jakie to ma znaczenie? Tutaj wypowiada się Piotrek. Tak więc odsyłam Was do tego odcinka. Natomiast jak ja to zazwyczaj robię, no to tym razem było u mnie odstępstwo. Ale zazwyczaj było tak, że odpalałem maszynę, oczywiście wyjeżdżałem ją z garażu, chwilę pochodziła aż do odpalenia się wentylatora raz, dwa razy, tak żeby się zagrzał olej. Silnik wszedł na to właśnie, osiągnął tą znamionową temperaturę pracy. Motocykl z powrotem do garażu, jako że tutaj mam stopkę boczną, tak więc i to jeszcze przechyla się na stronę spustu oleju, tak więc nigdy go nie podnosiłem, po prostu odkręcałem śrubę spustową oleju kluczem z nasadką długą, bo u mnie blokuje wąż z peszlem, można powiedzieć takim w peszlu, który blokuje dostęp, trzeba tam wejść nasadką, a później do tego wcisnąć klucz, krzechotkę i tak to odkręcam. Co chciałem powiedzieć w tej kwestii, oczywiście uważamy na gorący olej, nie ma co ukrywać, że warto jest chwilę odczekać, ale też oczywiście nie za długo. Dlaczego to rozgrzewamy? Oczywiście dlatego, żeby olej spłynął po prostu szybciej. Rozgrzany olej szybciej spływa i jest wtedy jakby rzadszy. Natomiast no, inną opcją, jaką można zrobić, to po prostu odkręcić śrubę spustową oleju bez zagrzewania motocykla i po prostu, nie wiem, pozostawić go na noc, żeby to wszystko, co tam jest w silniku, zdążyło spłynąć. Ja tak zrobiłem tym razem, dlatego że nie chciałem go odpalać przed zrzuceniem oleju. Miałem ku temu swoje powody. Tak więc oczywiście pamiętamy o misce, żeby ten olej nie leciał na... No mówię, no pewne rzeczy są trywialne, ale warto o nich powiedzieć, tak jak ta czynność powinna zostać przeprowadzona. Mamy spuszczony olej, zabieramy się jednocześnie, najlepiej z drugim naczyniem, ja tak robię, że mam drugie naczynie za odkręcenie filtra oleju. U mnie on jest zlokalizowany z tyłu, tak więc nieraz zdarzało mi się, że zrzucałem olej, podnosiłem motocykl, żeby mi łatwiej było mi wejść, bądź robiłem to z kanału, żeby być niżej. No tym razem udało mi się tam dojść tym kluczem z łańcuchem,
odkręcamy. Można i widziałem takie rzeczy, że robiono to za pomocą jakiejś takiej żaby, która ma dosyć duży rozstaw tych ramion. Natomiast no, musimy uważać, żeby nie rozwalić gwintu. Tak więc ja polecam jednak dedykowany jakiś klucz łańcuchowy bądź specjalny klucz do filtra. Jak ktoś chce już się tak profesjonalnie pobawić, ten łańcuch jest generalnie uniwersalny. Tam też wycieknie nam olej, więc podkładamy oczywiście tą miskę. No i no mówię, no wszystko ścieknie. Warto w tym czasie, w ogóle warto się w garażu zaopatrzyć w takie ściereczki bezpyłowe. Ja je używam zarówno do czyszczenia, polerowania motocykla, jak właśnie przy wymianach, bo tak jak sama nazwa wskazuje, są czyste, nie zostawiają żadnych paprochów, tak jak to ma miejsce przy szmatach z różnych materiałów. Wycieramy, wszystko wiadomo, schludnie. Dobrze jest używać rękawic bezpudrowych, na przykład nitrylowe, takie jak się używa do malowania. Ze względu na to, że no, oleje zawierają różnego rodzaju syfy. Mnie na przykład zdarza mi się, że mnie olej uczula i później mam jakieś takie dziwne plamy na rękach. No, ja generalnie nauczyłem się używać tych rękawic. Nie kosztują dużo, taka paczka 100 sztuk zawsze warto mieć w garażu, wrzucić gdzieś tam na półkę. Sytuacja jest tego klarowna, mamy wyczyszczone miejsca, zabieramy się za filtry oleju, smarujemy uszczelkę świeżym olejem, żeby ona gdzieś tam się nie, w momencie dokręcania nigdzie się tam nie skręcała. Może też dlatego, żeby łatwiej ją było później odkręcić, to akurat jest taki mój wniosek. Dokręcamy do końca ręką, można lekko więcej siły użyć, natomiast żadnymi kluczami, tam jest około 10 Nm zalecane, ale wystarczy dokręcić ręką, temat załatwiony. Śrubę spustową, bierzemy klucz dynamometryczny i tam u mnie to było 30 bodajże Nm, ale wartość będzie dokładna gdzieś tu się pojawić, robiłem to tydzień temu, już zapomniałem. Jaka tam jest wartość, dlatego sam dla siebie kręcę ten materiał poniekąd, żeby sobie wrzucić jaki tam jest moment obrotowy. Do momentu właśnie odbicia klucza mamy temat załatwiony, pamiętajmy o tym, żeby wkręcić to tak, żeby czasem tego gwint nie szedł nam pod kątem. Warto w tym miejscu jeszcze załatwić sobie podkładkę nową. Ja wziąłem zestaw podkładek, ale żadnej nie dopasowałem, więc po raz kolejny jeżdżę na starej podkładce, przyznaję się bez bicia. No co, no dalej, no co ma, co tak jak będzie widać na filmie, wlewamy olej. Ja wlałem 3 litry, no tak z miejsca, z rozpędu można wlać 3 litry. Tu wchodzi bodajże około 3-8 litra czystego. Mi weszło 3,5 litra, jak się okazało, finalnie. Tyle mi zostało mi w sumie pół litra oleju w bańce. Fajnie na dolewki, aczkolwiek ja nie robię dolewek. To też mogłem tym razem zalać motula 7100, czyli pełny syntetyk. Ja powiem o tym później, nie wyprzedzam faktów, zalałem syntetyk, miałem pół syntetyki, najeździłem się ponad 30 tysięcy kilometrów, zrobię na syntetykę, pół syntetykach. Teraz wlałem syntetyk, zobaczymy jak to się będzie w praktyce sytuacja rozwijała. Powiem o tym więcej przy kolejnej wymianie. Tak więc tutaj akurat w motocyklu rozwinę pewne wątpliwości, ale to wiem na pewno, że tak to się tyczy w Hondzie Shadow 1100, pewnie w większości Shadowek i w Hondzie Rebel, mianowicie jak sprawdzamy poziom oleju, jak właściwie sprawdzić poziom oleju zgodnie z serwisówką. Motocykl najlepiej stawiamy na równo, czy robimy to siedząc na niego, czy po prostu podnosząc go podnośnikiem motocyklowym. Następnie odkręcamy, wyciągamy bagnet, odkręcamy, wyciągamy, czyścimy, wkładamy, nie zakręcamy i tak sprawdzamy olej, najlepiej na takiej szmatce sobie dokręcać to i tak, no i oczywiście wartość powinna się, że tak powiem, zawierać między min a max, tam są dwa wycięcia, ciężko to pomylić. W momencie, kiedy oczywiście zalejemy, to jest właśnie ten pierwsze zalanie, tak jak wspomniałem, 3-3,5 litra wlewamy tego oleju, sprawdzamy na bagnecie, mamy ten stan odpowiedni, odpalamy motocykl, znowu czekamy aż tam się zagrzeje, może nawet krócej w sumie, pod żadnym pozorem nie odkręcamy manetki, szczególnie w tym pierwszym rozruchu, nie gazujemy go, pozwalamy mu się normalnie rozprowadzić ten olej, ten świeży. Gasimy go, czekamy od, nie wiem, 3 do 5 minut, sprawdzamy dalej olej na bagnecie. Powinno go być zdecydowanie mniej, bo w momencie, kiedy to się rozeszło, na pewno zaciągnęło tego oleju. Dolewamy tak, żeby był stan odpowiedni, czyli zawierał się między min-max ze wskazaniem na to, że było to bliżej max, ale nie przelewamy oleju. No i jest po wymianie generalnie.
co robimy ze starym olejem, bo to też niektórzy gromadzą, niektórzy wrzucają do śmietnika, niektórzy oddają, gdzieś się pozbywają tego. W mojej gminie jest tak, że ja po prostu ten olej, zresztą co zaraz zobaczycie, zlewam do jakiegoś pojemnika, najlepiej 5-litrowa bańka po wodzie. Tam zlewam, podpisuję olej motocyklowy czy olej silnikowy, zamykam, wiozę to na przok, tam zdaję, problem z głowy. No, więc dobrnęliśmy do końca. Moje czasy, okresy wymiany oleju to jest między 8 do 12 tysięcy kilometrów lub nie rzadziej niż raz do roku. Zdarzyło mi się w jednym sezonie wymieniać dwa razy. Zazwyczaj olej wymieniałem przed zimą. Jakoś tak. Wygodnie było zacząć sezon od razu z marszu z pełnym bakiem i świeżym olejem. Tak wychodziło. Nie mam ku temu żadnych, że tak powiem, argumentów za czy przeciw. Tak robiłem, bo było mi po prostu wygodnie. Nie pamiętam, czy ja zakładałem książkę serwisową, czy Piotrek mi zakładał. Chyba ja zakładałem, a do Rebelki zakładał ją Piotrek w serwisie. Warto spisać sobie datę wymiany. Mimo wszystko, jak macie dużo na głowie, potrafi to uciec. Tak, żeby wiedzieć przebieg, datę wymiany. Jakieś tam dodatkowe czynności serwisowe zawsze można wpisać. Wtedy jest klarowna sytuacja, a przyszły kupujący jakby ma czarno na białym, że dbaliście o motocykl i serwisowaliście go odpowiednio, w odpowiednich czasookresach. No więc to będzie wszystko. Mam nadzieję, że to nie będzie za długo. Trzymajcie się, tak powiem, ciekawych i udanych prac serwisowych. Dbajcie o swoje maszyny, wtedy będą długo służyć. Na razie, trzymajcie się, hej. Wybierz film, wybierz film. Ha 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 ha